way to defeating the Dark Lord. We bow to no one. I am the true Lord of the Rings. You cannot escape us. Middle Earth, Shadow of Mordor. Hej, cześć, siema do wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się najbardziej serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Śródziemie Cień Mordoru. DLC Świetlisty Władca. Rozpoczynamy od razu od misji fabularnej Odpowiedź Władcy Ciemności, bo nie mam żadnej innej misji do wykonania. Sauron skontratakował i pojmano twoich wodzów, powstrzyma ich egzekucję i umocni swoją władzę nad Mordorem. Look upon these war chiefs. They rose to greatness by serving the Dark Lord, but they betrayed us. Now they will die on their knees, like the true cowards they are. Sauron means to show his power by executing my war chiefs. I will not let this pass. I will humiliate all who defy me. Sneaking about. I don't know what it was. Must have been nothing. Next time. Dobra, chyba nie ma co się zbytnio... Nie ma co się zbytnio chyba tutaj ogarniać, nie? A dobra, YOLO. No totalnie gdzieś ten cel dodatkowy, po prostu chcę szybko to wykonać. Naznacz już zabij pozostałych. Gotowe? A je. Jeszcze ktoś został? No to naznaczamy. Okej, 2 minuty na powstrzymanie łuków. Walczyć za mnie. Tego zabiję zaraz, to nie, tego sobie odpuścimy. Gdzie jest ten gościu? O, apro! A nie, to nie ten. Gdzie on jest? To chyba to nie ten, ale no, też wróg. Nie, no mam tutaj tylu tych uruków, że wystarczy na spokojnie. Nie tego, tylko o tego właśnie. Proszę, nawet już pierścionek się ponownie naładował. Lećmy tutaj. Bijmy się z brutalnym morderstwem. Raz. Dwa. Przeskok. I przejęcie. Wszyscy będą nam służyć. Znaczy nam. Mi. Mordor! We will end your evil!
My, w sensie ty i orkowie, czy my, że jeszcze ty i ten wódz, z którym powinieneś tu w sumie być? You fucking rat! A propos. Stupid thief! You stole from the Dark Lord! You're confusing our Uruks! You're a monster! Coś tu chyba nie pykło. Jedziemy poziomka. Dobra, muszę się pozbyć niestety tych Uruków, żeby się wyleczyć. Ale zaraz będę miał tutaj nowych. A, tego się nie spodziewałeś, co? Serio nie wrażliwy na taki z dystansu? To stunnik w takim razie. Will you give me the choice of death? Or will you corrupt me too? No, jak zgadłeś z tym spaczeniem? Widzisz. Czasami umiecie ruszyć głową. Cyk. Cyk. I go. To teraz pierścionek. I lecimy. No, skończ się. Dziękuję. Stay away, demon! Do not touch me with your wicked magic! Dziękować. Prawdziwy władca pierścieni. Ty masz ziomka, ale tu jest misja. Pytanie tylko, czy to będzie misja na zasadzie włącz, obejrzyj cutscenkę, czy jednak będzie to misja taka normalna, że jednak będziemy coś tutaj normalnie robić. Dzięki. I lecimy dalej. Kurdele, brak wielu tych możliwości, które mamy razem z Talionem, troszeczkę boli w tym dodatku. Chociaż być może to ma pokazywać fakt, że mimo iż Celebrimbor jest elfem i jest... No jest jak jest, jest potężny, to bez jednak Taliona nie umi sobie poradzić zbytnio. Zamierzasz stawić czoła Sauronowi, bo w wypełnieniu tej misji kampania zostanie ukończona. Jeśli chcesz wykonać misję pierścienia lub zebrać listy wojenne, zrób to przed rozpoczęciem tej misji. No, zrobiłem równe 100%. Wszystkie wieże przekute, no wszystko mam, więc nie ma co się rozdrabniać. Rozpocznijmy misję. Prawdziwy władca pierścieni. Siły władcy ciemności pogrążone są w chaosie. Jego wodzowie znajdują się pod twoją kontrolą, a sam Sauron przybył, by wezwać cię do walki. Pojawił się!
Tak faktycznie. Jest. Nice. Jest druga, jest to drugi tekst, który udało mi się w intrze zabrzeć. No ale nie, z misją, czy z mocą pierścienia ta walka potrwa dość krótko. Podpalmy go jeszcze. Płoń, Sauronku, płoń. A mogę użyć naznaczenia? Dawaj, mogę użyć naznaczenia? Ej, ale to było swagerskie. Miało? Nie, po prostu nie. Po prostu to się nie powinno stać. Ła! Oj! Okej, kogoś tu miałem. Ale patrzcie, jak Sauron po prostu ma nawet w dupie swoich własnych typów. Au! Ty, czekaj, a mogę go obczaić? Czy nie bardzo? Nie, nie mogę. Szkoda. No co ja mam zrobić? A jest! Dobra, musiałem go trafić jeszcze ten jeden raz. Arrogant fool. Do you really think you can defeat me so easily? What's yours has always been mine. O! Blood has purged us of these twisted lies! Destroy the elf! O! Okej! Okay. Naznacz strzelców. Strzelec jest, no oczywiście jest gdzieś na górze. No, Jesus! To jest wódz, czy? Nie, to jest zwykły. O, to było swagerskie. I dziękuję, strzelcy moi. To let's go! Macha, egzekucje, nie ma co się pieścić. O, a nawet że BOOM! Pięknie, jeden zdechu. Coś jeszcze? Nie, tylko ten jeden padł. Niestety. No i co? A ten po prostu tak se płonie, okej. No, oczywiście akurat ten mi się trafił. O, róg został zabity. Nawet nie wiem, przez kogo.
Ale duża szansa, że przez moich tych publiczniczków. Pięknie. Kolejny był zabity. I został jeszcze jeden. Ten tutaj. No i ten też jest niewrażliwy na takie dystansy. Tu jedziemy. Powalony, dziabnięty. I jeszcze za chwilę będzie egzekucja. No. Egzekucja się jako taką nie udała, ale gościu spłonął. Trzeba tego wodza się pozbyć. Au! Do you not see what you are becoming? I pięknie, pierścionek naładowany. Oj! Na tym próba przeskoczenia go była głupia. Ogłuszenie też. Gin! Jedziemy z pierścionkiem. Płoń. O, to go mocno spaliło. Z tego prawie w ogóle nie korzystałem. Ty. Jak to lubiłem normalnie w tym, tak w trakcie tego ani razu tego chyba nie skorzystałem. Zdrada pierścienia. Ale czekaj, czyli to, co teraz się działo, to się działo jednak w tamtej... w tym garnizonie, w tej twierdzy, czy to się działo gdzieś indziej? Czy to się działo na tamtym polu bitwy? Your spirit is cursed, Celebrimbor. Banished from the Undying Lands, and bound within Mordor, until the One Ring is unmade. Oho, i teraz jest to. Ten rytuał z początku.
O! Okej. Ciekawe. Ale jakby czy Celebrimbor już wtedy był przy Talionie, zobaczył w nim swój taki, nazwijmy to, idealny nośnik? To jest chyba dość dobre określenie, mam wrażenie. I tu jest co? No i to jest pewnie po prostu, żeby to jeszcze raz ogarnąć. Próby walki już sprawdzałem, skinę to wiadomo. No to jeszcze tego król polowania mi został. No dobra. Ode mnie to tyle w takim razie. DLC z Celebrimborem w roli głównej ukończony. No i cóż. Nie ma co się bardziej rozdrabniać. Ode mnie to tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym rozpoczniemy kampanię Król Polowania. Na razie.